Zapowiadany w zwiastunach wybór faktycznie ma miejsce. Zaraz na początku Phantom Liberty przyjdzie nam zadecydować, czy złożymy przysięgę służenia NUSA, czy może z tego zrezygnujemy. Dzisiaj przyjrzymy się, czy warto przysięgać Myers oraz czy ten wybór niesie za sobą jakieś konsekwencje. Ja jestem Jaro i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Oczywiście standardowo muszę Was ostrzec przed spoilerami, bo wszelkie informacje w tym filmie będą się opierały na różnych kwestiach z fabuły Widma Wolności, dlatego jak coś to ostrzegam. No a teraz zajmijmy się już przysięgą. Po uratowaniu prezydentki Myers od ostrzału Bargestu po katastrofie Space Force One dostaniemy się do opuszczonego budynku w Dogtown. Aby przedostać się dalej w fabule, będziemy musieli skontaktować się z uśpionym agentem Solomonem Reedem. Jednak aby uwierzył, że przychodzimy do niego od Myers, będziemy musieli pokazać mu specjalny żeton. Zazwyczaj jest on przekazywany agentom, którzy rozpoczynają dopiero służbę dla nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki i którzy złożyli wiążącą przysięgę. No i właśnie, jak brzmiały słowa tejże deklaracji? Ja, V, uroczyście przysięgam, że będę wiernie służyć nowym Stanom Zjednoczonym Ameryki. Przysięgam stać na straży wartości konstytucyjnych oraz godnie reprezentować instytucje rządowe. Przysięgam bronić kraju przed jego wrogami zewnętrznymi i wewnętrznymi, nawet za cenę swojego życia. Na koniec Myers odpowiada jeszcze: dziękuję w imieniu wszystkich obywateli. Podczas składania przysięgi przez cały czas możemy spostrzec oznaki niezadowolenia ze strony Silverhanda. Gdy chwilę później będziemy zjeżdżać wspólnie windą, powie on V, co sądzi o jego decyzji. Jeśli zdecydowaliśmy, aby nie składać przysięgi, Rockerboy pogratuluje najemnikowi, że jest mądrzejszy niż on w jego wieku. Z tym wiąże się też bardzo ciekawa historia odnośnie służby John'ego w wojsku, ale do tego przejdziemy za chwilę. W kolei jeśli złożymy przysięgę Myers, to jedyne co Johnny będzie miał nam do powiedzenia to... Chcesz o tym pogadać? Nie. Chciałem cię tylko opierdolić. Złe nastawienie konstruktów głowy V wiąże się z jego przeszłością. Około 2003 roku służył bowiem w armii korporacyjnej. Zrobił to na własne życzenie, zachęcony obietnicami o wiecznej chwale i łatwym zarobku. Jak opowiada w grze, bardzo szybko okazało się jednak, że wiele z obietnic nie miało przełożenia na rzeczywistość. Naboje nie były nieskończone, a kamizelki kuloodporne wcale nie zapewniały nieśmiertelności. Kolejnym etapem było wpajanie żołnierzom przekłamanych wartości, za które następnie musieli walczyć. Manipulacje ze strony rządu sięgały zenitu oraz wszechobecna była korupcja. Jednym z najbardziej pamiętnych dla niego momentów był ten, w którym towarzysz John'ego z wojska osłonił go własnym ciałem i w rezultacie ochronił go przed śmiercią. Po tym wszystkim wielu żołnierzy, którzy składali przysięgę wiecznej służby dla NUSA za wszelką cenę, zostało dezerterami. Z powodu masowej dezercji rząd stworzył narrację, według której dezerterzy byli zdrajcami narodu i trzeba było się ich natychmiast pozbyć. To też skłoniło Roberta Johna Lindera do zmiany nazwiska na Johnny Silverhand oraz wszczepienia sobie oczywiście ikonicznej srebrnej ręki, bo jedną właśnie stracił podczas służby. Wtedy rozpoczął również walkę z propagandą rządową za sprawą swojego zespołu Samurai, który założył razem z Kerem. 50 lat po jego śmierci praktycznie nic się nie zmieniło, rząd dalej mami rekrutów obietnicami, kreując z nich marionetki do ślepego podążania za wartościami. Dlatego też Johnemu tak bardzo zależy, aby V nie popełnił tego samego błędu, który popełnił on sam wiele lat temu i prosi go, aby nie składał przysięgi. W trakcie jej składania wielokrotnie mamy też możliwość przerwania oświadczenia i pozostania przy zabraniu samego żetonu. Co ciekawe to, że gdy przyjmiemy przysięgę, poziom relacji z Johnem pozostanie na takim samym poziomie, natomiast gdy odmówimy składania przysięgi, nasza relacja z Silverhandem wzrośnie o 10%, a także pojawi się nowa notka zatytułowana Syrograf. Przysięganie na wyświechtane ideały to zwykła szopka, do tego tania. Ty masz swój rozum i swoje powody, a to na pewno nie jest dobry moment, aby zostać czyjąś marionetką. Wasz czas jest zbyt cenny i oboje dobrze to wiecie. Zdechnąć w służbie politykom? Dzięki, ale nie dzięki. A czy warto ufać samej prezydent Myers? Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, jednak spójrzmy na tę sprawę z różnych perspektyw. Sam fakt, że V został wciągnięty w rządowe misje tajnych agentów, budzi już wiele zastrzeżeń. Został nagle zaangażowany w misję na rzecz ratowania głowy państwa pod pretekstem szansy na uratowanie mu życia. Podobnie jak w podstawce Cyberpunka, motywacje V są jasne. On po prostu chce przeżyć i nie osiągnie tego celu, jeśli nie uratuje prezydentki. A potem nie pomoże Reedowi, a potem nie pomoże Songbird i tak dalej, co chwilę pojawia się kolejny element układanki, choć misja od samego początku była absurdalnie ciężka, tak miała chociaż określone ramy zadania. Niestety te ramy ciągle były poszerzane i tak naprawdę spełniał się scenariusz, o którym mówił Johnny zaraz po złożeniu lub niezłożeniu przysięgi.
Podczas fabuły Phantom Liberty wychodzi na jaw wiele ukrywanych faktów w sprawie relacji Myers i Songbird. Dowiadujemy się także, że awaryjne lądowanie i katastrofa samolotu Space Force One była zorganizowana przez samą Songbird. Tu z pewnością pojawiłoby się wiele głosów, że w takim razie to Somi jest zdrajczynią narodową oraz że to przecież ona zaplanowała zamach na życie prezydentki. Sprawa sięga jednak o wiele głębiej. By najlepiej zrozumieć całą tę sprawę, musimy wziąć pod uwagę wszystkie zwiastuny oraz komiks Dziesiątka Mieczy, a także cofnąć się wiele lat wstecz. Gdy Songbird była jeszcze bardzo młoda, podejmowała się wielu kontraktów zupełnie jak V. Kolejnym elementem wspólnym tych dwóch postaci jest to, że podczas jednego ze sporych zleceń coś poszło nie tak. W przypadku V w jego głowie pojawił się relik, a w przypadku Somi zainteresowały się nią rządowe oddziały. I te dwie historie wcale nie są tak odległe, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. NUSA, w tym prezydentka Myers, postanowili wykorzystać zdolności netrunnerskie Somi i dlatego wysłali po nią Solomona Reeda, aby ją zwerbował. Dokładnie w tym momencie zakończył się etap wolności Songbird. Jak przywołuje Reed, w jednym z zakończeń dodatku było wmawiane jej, że to uratuje jej życie, a ona zgodziła się, choć tak naprawdę ani trochę w to nie wierzyła. Złożyła jednak przysięgę. Reed wyszkolił ją, ona wykonała dla NUSA wiele zleceń i gdy już miała się uwolnić od związków z NUSA, zostało przed nią postawione zadanie, które jak zapewniano miało być ostatnim. To wtedy pomogła zabójcom Arasaki pozbyć się Reeda, co pokazał zwiastun kinowy dodatku. Później tak została wplątana w kolejne sprawy NUSA, tym razem jednak już o wiele poważniejsze i to takie, o których raczej nie mówi się głośno. Mowa tu rzecz jasna o operacjach na Blackwallu, dzięki któremu rząd był prawdziwą machiną nie do zatrzymania. Z racji tego, że Songbird złożyła przysięgę i podlegała pod ustalenia długoterminowego kontraktu, nie mogła tak po prostu zrezygnować. A bardzo chciała zrezygnować z pozycji prawej ręki prezydentki z tego powodu, że mimo ogromnej liczby modyfikacji ciała i wszczepów, jakie ufundował jej rząd, każde kolejne połączenie z protokołami Blackwalla pożerało ją tak samo, jak konstrukt John'ego pożera V. Myers mimo wszystko nalegała na kolejne połączenia z Blackwallem, mimo wiedzy, że szkodzi to Songbird. Wreszcie netrunnerka postanowiła zawalczyć o siebie i skoro nie mogła tak po prostu zerwać kontraktu, postanowiła upozorować uziemienie Space Force One w Dogtown, aby Hansen mógł schwytać prezydentkę, a w zamian miał użyczyć jej frameworku Cynosure, który wydobył z bunkra Militechu pod miastem. Niestety plany się skomplikowały, zamiast zdalnego uziemienia samolotu Kurt użył rakiet, a Songbird została zmuszona do niewolniczego służenia Hansenowi przy dostaniu się do technologii Cynosure. W tym miejscu potrzebowała właśnie V, który pomógłby jej wykraść framework i pomógłby jej zniknąć, aby nie musiała już więcej znosić konsekwencji złożenia przysięgi. Niestety Solomon Reed mimo urazy do Myers wciąż ślepo wykonywał jej polecenia, uważał, że robi to dla dobra Somi i za wszelką cenę próbował oddać ją w ręce Myers. Jak okazuje się później w nowym zakończeniu podstawki, NUSA niemal natychmiast odcięło Reeda od informacji odnośnie stanu Songbird i ich dalszych losów. Nie wiadomo zatem, czy służby Myers pomogły jej wyzdrowieć, czy może jednak zrobiły z niej marionetkę, czy wręcz odcięte od świata nieświadome narzędzie do łączenia się z Blackwallem. W tym momencie można by powiedzieć, że Myers absolutnie nie można ufać, ale znowu wraz z Reedem dotrzymali obietnicy i wyleczyli V w swojej klinice. Co prawda nie w pełni i nie tak jak najemnik mógłby tego oczekiwać, no ale jednak. I tu przechodzimy do finalnej kwestii, a mianowicie jakie znaczenie na grę i fabułę ma to, czy V złoży przysięgę, czy też nie. Otóż tak jak wspominałem wcześniej, gdy odmówimy składania przysięgi, nasza relacja z Johnem zwiększy się o 10%. A poza tym jest to raczej kwestia czysto moralna, która istnieje gdzieś z tyłu naszej głowy. Nie wpływa to praktycznie w żaden sposób na nasze sojusze, nie mamy dzięki przysiędze żadnych przywilejów, ani żadne postacie nie zmieniają wobec nas nastawienia. Medal od Myers można otrzymać zarówno przy składaniu przysięgi, jak i nieskładaniu, później i tak go można oddać bezdomnemu, więc i tak jest bezwartościowy. Zakończenie do podstawki odblokowujemy niezależnie od naszego wyboru, żeton przysięgi otrzymujemy niezależnie od naszego wyboru, zatem największy dylemat polega tutaj na tym, czy jako V chcemy oficjalnie podlegać pod NUSA. Zresztą tak jak powiedział Johnny, nawet jeśli V nie złoży przysięgi, to i tak jest już na rządowej liście płac i wmieszał się w rządowe sprawy. Teraz i tak mają na niego jakiegoś haka i tak mogą go zmusić do czegokolwiek by tylko chcieli. I dokładnie tak to wyglądało. Aby uratować swoje życie, V musiał najpierw uratować prezydentkę z ostrzeliwanego samolotu, następnie mieszać się w sprawy tajnych agentów, potem ryzykować życiem na spotkaniu z Hansenem, następnie zależnie od wyboru albo musiał ratować Songbird dla niej samej, albo musiał ratować Songbird dla Myers. Czy złożył przysięgę czy nie, i tak został jedynie pionkiem, który Myers i NUSA wykorzystali do osiągnięcia swoich celów. Dlatego osobiście podczas pierwszego przejścia gry przysięgi nie przyjąłem, posłuchałem rad Silverhanda i raczej tego nie żałuję.
A jak wyglądało to w waszym przypadku? Postanowiliście przysiąc na swoje życie, że będziecie służyć NUSA, czy jednak pominęliście przysięgę, co w rezultacie dało wam jedynie złudne wrażenie wolności, czyli tadam, widmo wolności. W tym filmie byłoby to już wszystko. Jeśli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji, a ja już dziękuję wam za oglądanie. Słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!